Dzień dobry kochane, witam Was w nowym przeglądzie ze sklepu Action. Na początku chciałabym Wam jeszcze pokazać kolejne nowości, które zagościły na dziale z dekoracjami świątecznymi. Możecie znaleźć m.in. ogromne bombki za niecałe 9 zł, ale pojawiły się również takie urocze zawieszki. One są brokatowe i dodatkowo wykończone perełkami. Jak wiecie, ja perełki uwielbiam, więc zdecydowanie te ozdoby przypadły mi do gustu. Na początku filmiku tradycyjnie przypominam Wam o możliwości subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami, a mam nadzieję, że moje przeglądy są dla Was interesujące i pomocne. Dla fanek koloru srebrnego znalazłam jeszcze takie zawieszki w kształcie bucików zimowych. Kosztują one niecałe 7 zł i są wykończone szarym futerkiem. Znacie mnie doskonale i wiecie, że prezenty świąteczne zawsze pakuję w papier, a też przywiązuję je dodatkowo takimi wstążkami i co roku kupuję je w Action, ponieważ są w najlepszych cenach, ale również mają przepiękne kolorki. Tutaj jeszcze znalazłam takie perełki, które myślę, że na pewno niejedna z Was używa do dekoracji swojej choinki. One kosztują 7,80 i mamy kolor srebrny oraz kolor złoty. To tyle, jeżeli chodzi o dział z dekoracjami. Teraz pokażę Wam, jakie mieszanki do robienia ciasta możecie kupić w Action. Dajcie znać, czy miałyście już przyjemność ich używać i jak te ciasta smakują. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Tutaj są różnego rodzaju dekoracje cukrowe, które również możecie użyć do swoich wypieków. I tutaj kolejna rzecz, która bardzo mnie zainteresowała i chyba będę musiała się skusić na taką gorącą czekoladę do picia. Ona kosztuje 8,80. Mamy klasyczną czekoladę, jest również zwykła mleczna oraz jest czekolada biała. Tradycyjnie, jeżeli już je testowałyście, to dajcie znać, czy są dobre, czy warto je kupić. Jestem bardzo ciekawa, co o nich sądzicie. A tutaj jeszcze znalazłam takie pastelowe i nie tylko miseczki do kuchni. W tym dywanie totalnie się zakochałam i teraz zastanawiam się, czy nie powinnam po niego wrócić. Tak mi się podoba ten wzór. To jest dywan, który jak widzicie też jest całkiem spory. Mamy 1,33 m na 1,90 m, więc jest to duży dywan, a on kosztuje niecałe 140 zł. No i zastanawiam się, czy powinnam go kupić. Dajcie znać, co powinnam zrobić.
Uwielbiam sklep Action za to, że możemy tutaj znaleźć wszystko. Z jednej strony mamy ozdoby bożonarodzeniowe, a w drugiej alejce znajdziemy nadal SPF-y oraz produkty do opalania, tak więc uwielbiam ten sklep za różnorodność. No i też przy okazji pokazuję Wam, że znalazłam taki produkt, taki balsam po opalaniu. On jest całkiem spory i kosztuje prawie 16 zł. Wybrałam się również na dział z podkładkami oraz obrusami i znalazłam taki piękny, złoty model, który kosztuje 4,50. Bardzo ten wzór mi się spodobał. Dodatkowo znalazłam również najmodniejszy bieżnik. Tego typu bieżniki znajdziecie obecnie w Zara Home czy też w H&M Home, a są one o wiele droższe. W Action zapłacicie za niego niecałe 19 zł. A na końcu chciałam Wam również pokazać kalendarze adwentowe, które już się pojawiły w sprzedaży. Są trzy wersje. Pierwsza z nich to jest wersja księżniczkowa, właśnie dla małych księżniczek. Druga z nich ma zawartość z pielęgnacją, natomiast trzeci kalendarz jest samą kolorówką. Dajcie znać, czy w tym roku kupujecie sobie jakieś kalendarze adwentowe. Ja raczej się nie skuszę, ale tradycyjnie jestem bardzo ciekawa, co Wy o nich sądzicie i być może już na któryś się zdecydowałyście, tak więc koniecznie dajcie znać. A tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało, że znalazłyście coś dla siebie. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!